serce już po raz siódmy w Kędzierzynie-Koźlu. Grzegorz Świątczak, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Kto jest organizatorem? No, organizatorem oczywiście jesteśmy my, ale przy... My to znaczy kto? Jako klub motocyklowy Trupa Sławy jest MC Pola, no ale przy okazji... Trudna nazwa, ja zawsze mam problem, żeby ją tak sobie wymówić. Rano ćwiczę, nic z tego nie wychodzi. Okej, jasne. No trochę trudne, ale słuchajcie, moi drodzy, no przede wszystkim pomagają nam wielcy tego miasta. No. Pani prezydent Sabina, dziękuję bardzo. Pani starościna tutaj dzisiaj... Starosta. Starościna jest na weselu. Aha, to starosta, przepraszam bardzo. Panią tutaj, no fajnie, fajnie. No udało się zrobić tą fajną imprezę po raz kolejny i mam nadzieję, że frekwencja, jak widzicie, państwo dopisuje. Znaczy tak, moto jest tam, stoją sobie motocykle piękne, śliczne, idylliczne, a za nami też coś bardzo ważnego, bo może nie serce, ale autobus, a w tym autobusie właśnie z serca, z głębi serca i umysłu daje się krew dla ludzi potrzebujących. To, co za nami stoi, to jest najważniejsze, to jest ta kwintesencja tego wszystkiego, co robimy. W zeszłym tygodniu w Krakowicach nasz oddział zebrał ponad 24 litry krwi, dzisiaj w Kędzierzynie, a w sierpniu w Strzelcach. Robimy to po to, żeby dać szansę młodym ludziom, przede wszystkim dzieciakom, bo to jest taka pula dla dzieci. Po raz kolejny tłumaczymy, że warto dawać tą krew. Ja wiem, że to nie jest tak, że wszyscy są w stanie w jednym dniu w całej Polsce, przypominam, 84 miasta dzisiaj zbierają krew. To jest wynik, powiem tak, roczny, około 4000 litrów krwi. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, to jest wielka, duża cysterna, a ten pojazd to jest taka jedna sawka. Mam nadzieję, że w Kędzierzynie dzisiaj będzie zapełniona. Jedna duża cysterna. Pamiętajcie Państwo również i to, że krwi niestety ciągle brakuje. Powróćmy tutaj na imprezę. Co będzie? No co będzie? No będzie to, co zawsze kochamy, czyli przede wszystkim nasze regionalne zespoły młodzieńcze tutaj, małolaty sobie będą czyli tańce. Skakać. Tańce, skakańce. Dziadkowie przyjdą zobaczyć swoich milusińskich. Później mamy trzy fajne zespoły z powiatu i z okręgu. Oczywiście oprócz tego... No, jakie zabawa... zespoły? No to na plakacie było, nie? Pamiętam stream. Tak, między innymi. Ja nie będę oczywiście promować. Wszyscy ci, którzy czytali plakaty i zaproszenia, będą wiedzieć, kto gra. Natomiast mamy jeszcze przy okazji... Na pewno będzie tu pełno. Będzie pełno. To są zawsze niespodzianki. Aha, i głośno. Głośno też, tak. Natomiast w tym roku rzeczywiście miejsce, którym, bo to jest pierwszy raz miejsce organizowane pod starostwem, nie pozwala nam zrobić tutaj jakiegoś show motocyklowego. A to z tego powodu ta impreza jest organizowana tutaj, że pływalnie i cały plac, pływalnia w remoncie, a plac... Zabrali nam miejsce naszego motoserca i dzięki staroście, poprawiłem się teraz, udostępniła pani starosta nam plac tutaj przed starostą. Natomiast, jak Państwo wiecie, zawsze to było pod pływalnią, gdzie mogliśmy trochę pokminić, trochę pojeździć, trochę popalić gumę dla Państwa. No cóż, mam nadzieję, że pływalnia szybko się otworzy, nie? Bo jednak trochę będzie tych motorów, tego ryku, właśnie tego palenia gumy, no niestety mało, brakowało. Czyli w ogóle nie będzie, będzie brakowało. Nie, no coś zrobimy, spokojnie. To wszystko jest eventem, mamy piękną pogodę, także ktoś wsiądzie na rumaka i coś spali. Nie wiem, czy pani starosta będzie zadowolona z tej kostki, no ale coś wymyślimy, spokojnie. Kostka będzie wypolerowana. O, i sprawdzimy jej gładkość i jakość oczywiście, nie? Przy okazji. A tak naprawdę dziękuję serdecznie za to, że Państwo przybyliście tutaj na to miejsce. Ci, którzy są obecni, ci, którzy mają zamiar w przyszłym roku przyjść, zapraszam serdecznie. To jest szczytny cel. To za nami jest najważniejsze. A przy okazji mnóstwo atrakcji i dziękuję telewizji TVM oczywiście. Podlizywacz. No, troszkę trzeba. Tak, dzień bez wazeliny jest dniem straconym. Tak jest. Dziękujemy. Jedziemy, słuchajcie, jedziemy. Mamy początek imprezy, rozkręcamy się. Mam nadzieję, że będziecie z nami dłużej. Ci, którzy oczywiście są tam z drugiej strony, nie?